Jest styczeń roku 2016. Proponuję Państwu, żebyśmy wspólnie wykonali pewną gigantyczną pracę. Cofnijmy się mianowicie o 35 lat. Polska wtedy była zupełnie inna. Pragnęliśmy innego świata i tym wejściem do tego innego świata była między innymi dla nas Toyota. Ale trzeba ją było kupować niestety za dolary, za twarde dewizy w Moto Impexie. Tak, to był zupełnie inny czas. Zapraszam Państwa do wycieczki w tę historię, dla wielu zupełnie niesamowitą. Pierwsza wzmianka o Toyocie w Polsce miała miejsce w 1961 roku, ale trzeba było prawie 20 lat, by na dobre Polacy usłyszeli o tej marce. Znalazłem się w takiej miejscowości Nowogard, kupiłem działkę, postawiłem stację. Jednym z pionierów Toyoty był Jan Kozłowski. To na jego placu w Nowogardzie stało kiedyś nawet kilkaset Corolli. Widok taki, który był czymś, do czego ani Polak, ani nawet ci, którzy przyjeżdżali, sobie nie wyobrażali, że coś takiego może być. Ale do samochodów Toyoty trzeba było Polaków długo przekonywać. Uważali, że to są samochody, które są po pierwsze bardzo drogie, po drugie nie da się ich naprawiać, po trzecie nie ma do nich części, a po czwarte to są zawodne. Obiegową teorią było, że na przykład ona jest jednorazowa, bo jak silnik ulegnie uszkodzeniu, to nie można go naprawić, ponieważ jest klejony. Gdy Polacy żyli takimi mitami, na scenę wkroczył Akira Shimizu, prezes Nisho Iwai, często zresztą wspominany przez pracowników, nawet do dziś. Pada hasło Toyota, to ja mam w oczach Shimizu. Kochający Polaków, a szczególnie damską część naszego społeczeństwa. Aki na niego mówiliśmy. Zasłaniała go zwykle chmura dymu papierosowego. Tak kochał Żurek, że przyjeżdżał specjalnie z Japonii na ten Żurek. Shimizu był takim kochanym ojcem Toyoty. I jak dobry ojciec, wiedział tak samo jak kilku innych wizjonerów, że aby Toyota mogła zawalczyć o serca Polaków, musiała się uniezależnić od polnozbytu. Toyota miała swój początek tak gdzieś na wysokości 1988 roku, kiedy łódzki polmozbyt został uznany za niezbyt dobrego partnera w serwisowaniu Toyot. To była taka obskurna hala, w zasadzie taki półwarsztat. W roku 1989 po prostu chylił się do upadku, rozpadał się. Toyota natomiast wręcz odwrotnie, ale do rozwoju potrzebowała zaufanych ludzi. Edziu, my ci jesteśmy potrzebni, ale i ty nam jesteś potrzebny. I tak powstał pierwszy w Polsce prawdziwy salon samochodowy w radości. Tak, nikt wcześniej nie sprzedawał jeszcze samochodów. U nas można było przyjść wcześniej i sobie, nie wiem, popatrzeć na kolory, bo zawsze mieliśmy z 5 aut w tym salonie. Tam różnie to się robiło, niektóre to były klientowskie, niektóre dostaliśmy od tego niższej UI, no. Niektóre były potargowe, jakieś po targach poznańskich stały z pół roku. Tam różnie się kombinowało. Nikt wcześniej nie reklamował w ten sposób samochodów w Polsce. Toyota, to auto jest najlepsze, wysmukłą linią tnie powietrze. Toyota. Piosenka, czyli cały klip taki był raczej. To wziął się z tego, że zaprzyjaźniliśmy się z Januszem Rewińskim i on to zorganizował. Wszystkie te aktorki, takie przepiękne, umalowane, także to był taki wielki świat dla mnie i naprawdę ogromne przeżycie. Bo Toyota to powiew luksusu, a gdy jeszcze okazało się, że jest główną nagrodą w szalenie popularnych w owym czasie wyborach Miss, każdy Polak marzył o takiej. W 1988 roku został ogłoszony konkurs i nagroda. Corolla czerwona 1600, taki liftback był u nas. To był prezent dla Miss Polonii. Przedstawiciel Toyoty z Japonii, no i temu Japończykowi bardzo, bardzo się spodobała. Wicemis po wręczeniu kluczyków pierwszej wicemis wręczył też kluczyki. Drugi samochód, wicemis. Ta euforia później się zamieniła w smutek, ponieważ został zwolniony z pracy. Bo dać samochód w tamtych czasach to było naprawdę bardzo poważne, powiedziałbym, zdarzenie. Świecie, a
Ale ważniejsze, bo historyczne dla Toyoty zdarzenie miało miejsce nieco później. 31 grudnia 1990 roku powstała Toyota Motor Poland. Wielu z nas kocha te podróże w czasie, a więc cofnijmy się. Wiecie o ile? Aż o 25 lat. Co tutaj, w tym miejscu, w którym ja stoję teraz, było? Nic nie było, moi drodzy. Były pola, ale wśród tych pól stał mały, biały domek. Zupełnie nieromantyczny, ale za to w środku działy się bardzo romantyczne i bardzo śmiałe rzeczy. Mały dom, biały domek, ulica Konstruktorska. Jakiś pokój, toaleta zamykana na kłódkę. Paru ludzi w swetrach, Toyota miała tam jeden lub dwa pokoje. Toyota Motor Poland, młoda i ambitna firma, stawiała także na młodych i ambitnych. Dla wielu z nich to była pierwsza albo druga praca w życiu. Zgłosiłem się tutaj na ogłoszenie pod tytułem Poszukujemy młodych, zdolnych, energicznych. Byłem dobrze przygotowany merytorycznie, ponieważ skończyłem uczelnię o podobnym profilu. Weszłam do budynku. Budyneczek był mały, biały. Skrzynki jeszcze jakieś stały w ogóle na korytarzach. Wszyscy mówili, gdzie ty, dziewczyno, się przenosisz? A ja mówiłam, że do Toyoty. Spotkałem się z kilkoma takimi smutnymi, starszymi troszeczkę panami. W zasadzie powiedzieli, że oni prawnika nie potrzebują, ale może się przyda. Jeden komputer, kilka biurek, ale przede wszystkim zapał i pasja. Nie było maili, nie było internetu. Podstawowym środkiem komunikacji z dealerami był faks. Codziennie rano i wieczorem każdy wysyłał teleksy do swojego odpowiednika w Japonii. To były olbrzymie płachty, parumetrowe. Dla mnie to zawsze był problem, żeby zapamiętać adres, do kogo wysyłam, jak wysyłam, przez jakie państwa się to wysyła. Kiedyś pamiętam, że wysłałam do Japonii przez Polskę i przez jeszcze jakiś kraj i te po prostu metrowe wydruki, jak dostałam rano, to dyrektor Kołodziejczyk do mnie mówi tak, ciotka, gdzie ty wysyłasz te informacje? Metodą prób i błędów w skromnych warunkach powstawały pierwsze zamówienia na Karinę i Corolle czy instrukcje do Hayasa, a nawet pierwsza reklama w prasie. Ten okres w Polsce to był okres, kiedy tak naprawdę budowaliśmy wszystko od początku. A więc tworzyliśmy warunki gwarancyjne, instrukcje obsługi, programy szkoleniowe, narzędzia specjalne, wyposażenie stacji. Tak naprawdę to była praca u podstaw. Mieliśmy kserokopiarkę, tak? To było bardzo niezbędne urządzenie w tamtych czasach. Przy pomocy kserokopiarki można było zrobić prawie wszystko, także ogłoszenie reklamowe. Więc na kserokopiarce zrobiliśmy odbicie rysunku samochodu Karina 2. Mieliśmy taki rysunek. Wycięliśmy ten rysunek, dopisaliśmy kilka słów, wydrukowaliśmy te kilka słów, że rozpoczynamy sprzedaż, gdzie należy się zgłosić do dealerów, lista dealerska. To wszystko nakleiliśmy na jedną kartkę papieru, zrobiliśmy kserokopię tej kartki papieru, potem wybiałkowaliśmy fragmenty, które nie chcieliśmy, żeby się odbiły. Po trzeciej mikserze już mieliśmy gotową czarno-białą reklamę, którą zanieśliśmy do Gazety Wyborczej. Oni to opublikowali i ludzie ruszyli. Oczywiście ruszyli po Toyoty, ale rok 1990 to przede wszystkim bój młodej Toyoty Motor Poland o niezależność od Polmotu. Z Polmotu chciała się wyłonić taka spółka Belveders i ona chciała przejąć nas, ówczesnych tych przedstawicieli marki Toyota, ale dealerzy postawili na współpracę z Toyota Motor Poland. Mówiliśmy na przykład, że to nie ma sensu, żeby Polmot nadal handlował tymi samochodami, bo panowie z Polmotu, sympatyczni niewątpliwie, ale byli zainteresowani w równym stopniu Hondą, w równym stopniu Daihatsu, w równym stopniu Toyota. Podjęliśmy taką decyzję, zjawiając się tu na Konstruktorskiej, oświadczyliśmy, że nie będziemy i nie chcemy nic mieć wspólnego ze spółką Belveders, którą chciał założyć pan Niesiołowski. Chcemy być tutaj i tworzyć nowy rozdział Toyoty. Kilkunastu wybrało drogę z Toyotą Motor Poland, gdzie jesteśmy do dzisiaj. W marcu 1991 roku nadeszła wreszcie pierwsza partia aut. Trzydrzwiowe Corolle E90 kosztowały po 94 miliony złotych, ale chętnych było więcej niż samochodów. Samochody się sprzedawały prosto z lorry. One stały za takim sznurkiem na podwyższeniu i to była jakby pierwsza ekspozycja samochodów. Kiedyś samochód to była wykładnia majątności. Przyjeżdżali klienci, no i były takie zabawne różne historie, że klienci się
rzucali, kłócili nas samochód. Mówi, ja ten za klamkę trzyma, ten za koło, bo to już mój. Rozpieszczali ci klienci nas. Pierwsze 300 aut sprzedało się na pniu, ale wtedy płaciło się głównie gotówką. Dilerzy przyjeżdżali z walizką pieniędzy, tak zwane necessary, otwierało się i się te miliony liczyło. Klienci przynosili gotówkę ze sobą w torbie, nie wiem, w torebkach śniadaniowych, tak, i wpłacali pieniążki do kasy. Pamiętam czasy, kiedy sama obsługa samochodów, dokumentów sprzedaży, zleceń odbywała się przy pomocy kartki długopisu. To nie ma tak jak teraz, że wszystko się rejestruje na kontach. Wtedy się wszystkie takie wyciągi wklejało wpłata po wpłacie do zeszytów A3. W pierwszym roku zatrudnienie w Toyocie Motor Poland wynosiło 5 osób. Sieć sprzedaży liczyła 13 dealerów, a wartość sprzedanych części zamiennych przekroczyła 100 tysięcy dolarów. Ale nadal o Toyocie niewiele się mówiło. Pojechaliśmy na Miedzianą Górę, żeby pościgać się na prawdziwych samochodach, czyli na Karinie E i na ówczesnej Corolli. Były wyścigi, były jazdy zręcznościowe, cały dzień takiej zabawy na torze i w prasie ukazało się około 100 pozycji różnych materiałów. I to było takie mocne wejście Toyoty. Toyota zaczęła też królować na w pełni profesjonalnych rajdach samochodowych. Powstał pierwszy zespół rajdowy, nazwijmy też jako pierwszy w Polsce, bo był o tyle profesjonalny, że miał za sobą potężnego sponsora, czyli Toyota Motor Poland. Nie jeździł od Celica. Na początku były te 175, dwie. To, czego nauczyliśmy się podczas tej przygody rajdowej, to to, że nie można liczyć na szczęście. Szczęście sprzyja lepszym, a powiedziałbym nawet, że szczęście sprzyja bardziej przygotowanym. Kilkakrotnie Mistrzostwo Polski zdobyte. Jak samochód odnosi sukces, to i przekonuje potencjalnego klienta, że warto taki samochód mieć. I faktycznie, Toyota sprzedawała coraz więcej aut, ale nadszedł rok 1994, czas kontyngentu. Gra polegała na tym, że dostawało się przydział 400 samochodów, trzeba było te samochody jak najszybciej sprzedać, żeby wystąpić o następne 400. A później był zastój, bo nie było samochodów, nie było kontyngentów i cała sprzedaż trwała pierwszy kwartał. Na szczęście czas kontyngentu wreszcie minął. Odetchnęli nie tylko pracownicy biura, ale i dealerzy. Nadchodził bowiem czas wzrostu sprzedaży i zmian. Powstały stanowiska menadżerskie, a w szeregi firmy wstąpili jeszcze młodsi duchem zapaleńcy. 1998. O matko jedyna, jak ja wtedy byłem przerażony. To było tak, bo tak naprawdę to była moja pierwsza poważna praca. Triumfy święciła Corolla, bijąc kolejne rekordy sprzedaży. Każda Toyota była gwiazdą. To po prostu było auto, które w zasadzie absolutnie się nie psuło i wyjątkowo cieszyło się wielką popularnością u klientów. Corolla i Carina 2, to najbardziej popularne auta, chwalone. I naprawdę rzeczywiście niezawodne. Zmieniały się samochody, ale zmieniali się i klienci. Myśmy bardzo elegancko załatwiali tych klientów. Były i lody, i kawa, i naprawdę taka ciepła rzeczywiście atmosfera. W tej atmosferze właśnie w 1999 roku na arenie pojawiła się Toyota Yaris i powstało centrum szkoleniowe. To miejsce, w którym można było zdobyć wiedzę, ale też zarazić się entuzjazmem i zaangażowaniem. Nie każdy pamięta, że w tamtym czasie w Polsce sprzedawało się prawie najwięcej samochodów małych w Europie. W związku z tym wszelkie prace nad nowym modelem Aygo, który do produkcji wszedł 7 lat później, też właśnie badania odbywały się w Polsce. I tak Toyota mogła poszczycić się 100-tysięcznym samochodem sprzedanym w Polsce. A potem nadszedł czas na fabrykę w Wałbrzychu i w Laskowicach. Nastąpił ogromny rozwój, ponieważ z 8 miejsca na rynku wspięliśmy się na 3, czy na 2 nawet, więc praktycznie co roku poprawialiśmy naszą pozycję o 1. Z 2,5% mniej więcej udziału w rynku weszliśmy na poziom około 10. Zaledwie po 4 latach padł kolejny rekord sprzedaży. 200 tysięcy aut. Przy nowym Avensisie naprawdę poszliśmy na całość i
nagle z takiego gracza, tam powiedzmy szóste, piąte miejsce, tak jak był w Avensis z pierwszej generacji, on bardzo szybko wskoczył na pierwszą lokatę z takim przepaścią do konkurencji. Zaczęliśmy sprzedać naprawdę bardzo drogie wersje. To był pierwszy samochód, gdzie najdroższa wersja była najlepszą sprzedawaną. W górę piął się także nowy budynek Toyoty, oddany do użytku w kwietniu 2003 roku. Nowoczesny, własny budynek biurowy Toyoty Motor Poland, który powstał. Mamy przyjemność do dzisiaj w tym budynku pracować i z wielką radością przenieśliśmy się z powrotem z wynajętego biura do własnego biura, gdzie wszyscy razem żyjemy i mieszkamy, i pracownicy biurowi, i koledzy i koleżanki z Akademii Toyoty. Z biegiem czasu historia Toyoty nabiera tempa. W okresie rozkwitu Toyoty Motor Poland Jacek Pawlak wyjechał do Brukseli, by odpowiadać za sprzedaż w całej Europie. Wiemy, jak to wygląda gdzie indziej i mamy w Polsce dzisiaj naprawdę grupę wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów. 25 lat temu to byli sami młodzi ludzie. Myśmy się tak naprawdę wielu rzeczy uczyli. Podglądaliśmy naszych kolegów z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Hiszpanii, a teraz jest dokładnie odwrotnie. Oni przyjeżdżają do nas po to, żeby zobaczyć, co się u nas dzieje, jak my to robimy, dlaczego osiągamy sukcesy, dlaczego nasza strategia jest skuteczna. Jesteśmy dzisiaj w Europie postrzegani jako taki inkubator innowacji. Dwadzieścia lat temu oni zaczęli myśleć o hybrydach czy o elektrycznych samochodach. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, jak dużo Toyot hybrydowych nas mija. Teraz jest ten wodorowy samochód. No to jakoś wzbudza wielki szacunek. Pożegnamy sobie diesle, zostaną nam tylko samochody hybrydowe, wodorowe, no i pozostanie część samochodów z konwencjonalnym napędem. Ale choć samochody są celem dla Toyoty, to ludzie są podstawą wszystkiego. To było moje marzenie od początku, żeby w poniedziałek rano wszyscy przychodzili do pracy uśmiechnięci, zaangażowani, pełni zapału, energii i żeby się cieszyli, że właśnie w poniedziałek mogą przyjść do pracy i realizować swoje marzenia, swoje wizje, to, co lubią robić, żeby mogli osiągać swoje cele, cieszyć się z tego. I tak naprawdę wydaje mi się, że to nam się dzisiaj udało. Te cztery lata, ostatnie cztery lata szczególnie, to są lata no, niesłychanych sukcesów. Toyota Motor Poland w 2016 roku sprzeda półmilionowy samochód. Wodorowy Mirai wytycza trendy. Pomyśleć, że wszystko zaczęło się 25 lat temu od skromnych 300 aut i kilku zapaleńców, którzy mieli wizję. A co jest po 25 latach? Toyota i Lexus, tutaj mają biurowiec, mają wspaniałą recepcję i stąd promieniuje potęga Toyoty na całą Polskę.